Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmie. Zapraszam was dzisiaj na pierwszą część zakupów z Polski. Byłam ostatnio w Polsce, kupiłam trochę rzeczy. Raczej większość z tych rzeczy była kupowana stacjonarnie, w sklepach. I pomyślałam, że właśnie pokażę wam co przywiozłam. Część rzeczy zabrałam ze sobą w bagażu podręcznym czy w bagażu tym rejestrowanym. A druga część przyjechała dzisiaj rano busem. Także podzieliłam to wszystko i pomyślałam właśnie, że pokażę wam dzisiaj raczej takie rzeczy kosmetyczne. A w drugiej części pozostałe, spożywcze, home and you, takie rzeczy. Także od razu uprzedzam, że w czwartek będzie taki film. A dzisiaj zapraszam na część pierwszą, czyli zakupy kosmetyczne. Zacznijmy może od jedynego zamówienia, które zrobiłam online przez internet. W dodatku w Dniu Kobiet skorzystałam z promocji minus 15%. To jest, słuchajcie, to są szampony. Oczywiście temat, który ja uwielbiam. Uwielbiam dbanie o włosy. Wiecie, że tutaj polecam wam od dawna tak naprawdę trzy konkretne szampony: Olaplex, Kevin Murphy i Function of Beauty. Bardzo je lubię. Spróbowałam tych, to są zupełnie inne szampony, bo to są szampony lecznicze, trychologiczne. Gdzie o nich usłyszałam? Na profilu na Instagramie Ekspert Kosmetyczny. Jeżeli nie znacie, to naprawdę zachęcam do zajrzenia tam, posłuchania tych wszystkich. Tam jest mnóstwo wykładów, naprawdę jest mnóstwo takiej fajnej wiedzy od Asi, która jest ekspertem, która jest trychologiem, zna się na tym, ma swój gabinet, ma klientki i naprawdę po prostu efekty, które tam dziewczyny pokazują, są wow, jest bardzo zachęcające. Ja nigdy wcześniej nie miałam styczności z tymi szamponami, nie znałam ich, tak? Po prostu są to szampony lecznicze, trychologiczne. Ona nazywa je Szymonami, pasuje mi ta nazwa. Z różnymi problemami zgłaszają się do niej pacjenci. Panowie, panie, wypadanie, różne podłoże androgenowe, telogenowe, po-covidowe, słuchajcie, również. To jest jedno z tych powikłań właśnie po chorobie, po covidzie, gdzie wypadają nam włosy i właśnie również po tych kuracjach te włosy zaczynają odrastać. Ona je nazywa dzikami, także naprawdę polecam wam tam zajrzeć. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie u mnie w opisie pod tym filmem. No i ja oczywiście skusiłam się również na te całe kuracje. Kuracje dlatego, bo to nie jest tylko szampon i odżywka, ale ona poleca zaczynanie od maski. Są dwie maski, które poleca. Jedna jest chyba z firmy Dercos, taka zielona, a tutaj jest druga też, ta Szymonowa maska. Słuchajcie, użyłam jej dwa razy, używam jej jak na razie raz w tygodniu, dzisiaj był drugi raz. Nie mogę wam powiedzieć, czy ona działa, no bo to nie jest coś, co po prostu widzę tak od razu efekt. Ona ma oczywiście pobudzać skórę głowy do wzrostu nowych włosów, tak żeby po prostu te włosy wam odrastały. Ja nie mam problemów z łupierzem, nie mam problemów z łuszczycą, z jakimiś podrażnieniami, z pieczeniem, świądem, tylko te moje włosy wolno rosną. Ja chciałam po prostu, żeby one były w lepszej kondycji, żeby zaczęły rosnąć szybciej, no i może żeby się zagęściły, tak żeby po prostu rosły nowe włosy. Możecie również obejrzeć u niej takie wykłady, gdzie ona mówi, jak te szampony dobierać. Dlaczego dobierać? Dlatego, bo ona zaleca stosowanie dwóch różnych. Tydzień na tydzień. I na przykład w międzyczasie robicie właśnie ten peeling właśnie na skórę, żeby tą skórę pobudzać, dodatkowo używacie szamponów. Ja wybrałam dla siebie i dla swojego męża, tak, bo on też chciałabym, żeby to stosował. Wybrałam szampon nawilżający, który już używam tydzień czasu. Dzisiaj był pierwszy dzień, gdzie użyłam innego szamponu. Tutaj mam szampon, to jest, czekajcie, tutaj gdzieś jest napisane, dotleniający. Fajna rzecz, nie są to tanie rzeczy, tak? Nie są to tanie szampony, dlatego tym bardziej z przyjemnością skorzystałam z 15% zniżki. Natomiast tutaj macie 500 ml, więc jest to podwójna pojemność, no to już nie wygląda tak źle. Tutaj jest szampon biały, więc niezbyt. O, tak widać, to jest szampon dotleniający, więc po prostu tydzień czasu używałam nawilżającego, tego teraz zaczęłam używać, przez kolejny tydzień mam zamiar kontynuować. On ma za zadanie, poprzez działanie aktywnego tlenu nadaje skórze i włosom energię oraz witalność, tak, że mają być lśniące i miękkie, czyli po prostu odbudowuje włókna włosa, że ma po prostu poprawiać kondycję włosów. Tutaj mam jeszcze trzeci,
którego do tej pory używał mój mąż. To jest chyba taki najbardziej popularny, to jest ten Royal Jelly. Odżywia i hamuje wypadanie włosów we wszystkich rodzajach łysienia. Także takie szampony stosujemy oboje, będziemy je po prostu zamieniać. Myjemy skórę głowy dwa razy i ja zawsze myłam dwa razy. I słuchajcie, za drugim razem zostawiam pianę. Ona tak właśnie zaleca, żeby zostawić pianę na 5 minut na włosach i na skórze, po to, żeby te wszystkie składniki aktywne jak najlepiej zadziałały. Po prostu, żeby one miały czas zadziałać. I powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Naprawdę, ja już po pierwszym razie, jak użyłam ten szampon nawilżający i do tego użyłam maskę. Szampony nie będą, nie wiem czy już nie za długo mówię o tym, ale szampony nie będą chyba zbyt wydajne. One mają taką formę jakby galaretki, są takie glutowate wręcz. Teraz wam nie będę pokazywać, bo wyleję, ale za to no one mają działać, tak? One mają po prostu działać, więc ja im to wybaczam. Natomiast moim zdaniem maska, chciałabym, żeby miała jeszcze większą pojemność, ale ma tylko 300. Nie maska, tylko odżywka. Ta niebieska Hair Max. Ona jest po prostu bardzo, bardzo wydajna, naprawdę pięknie pachnie. Ją myję włosy dwa razy, tak, ten zostawiam na 5 minut, w międzyczasie czy tam prysznic możecie wziąć, czy na przykład, nie wiem, umyć buzię, czy wannę, zależy gdzie myjecie. I potem nakładam tą odżywkę i należy ją przeczesać takim grzybykiem, wiecie, z tymi grubymi zębami, przeczesać i na przykład zostawić, tutaj jest napisane, żeby na minimum 2 minuty, ale ja zostawiam na chwilę dłużej, zakręcam sobie w ręcznik i pochodzę tak 10-20 minut. Słuchajcie, ja nigdy, i naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale ja nigdy po żadnym szamponie nie miałam takiego efektu już po pierwszym użyciu. My jesteśmy oboje z mężem zakochani, naprawdę, bo są mięciutkie, po prostu są bardzo miękkie, żałuję, że nie możecie dotknąć. Naprawdę są bardzo miękkie. Jeżeli te szampony, tak jak mnie zaskoczyły to właśnie tym efektem po umyciu, tak samo zaskoczą mnie swoim działaniem po jakimś czasie i rzeczywiście te włosy będą odrastać i one będą mniej się niszczyć, tak, mniej będą, po prostu będą bardziej odżywione, to ja przepadłam, to ja będę tego używać już na zawsze, naprawdę. Naprawdę nigdy po żadnym szamponie nie miałam takiego efektu. Także jestem bardzo zadowolona, że to kupiłam. Pierwsza rzecz, super, naprawdę super. To wam mogę polecić. O, widać, że były używane. Coś tutaj kapnęła woda. Także to jest naprawdę super rzecz. Uzupełniłam swoje zapasy o rzeczy, które już nieraz wam pokazywałam, że uwielbiam. Nadal jeżeli chodzi o włosy, to jest, słuchajcie, to nie jest to, co chciałam. No nie wierzę. Lotion pielęgnacyjny. Aż mnie zatkało. Kupiłam 3 sztuki. Ale to nie jest to, co chciałam. Tu jakiś włos. Że ja... To dzisiaj przyjechało i ja tego nie zauważyłam. A jak kupiłam, no to po prostu, wiecie, wrzuciłam do szafki i czekało. Potem zostało opakowane w... O nie... Taki sam, takie samo opakowanie. Tylko nie lotion, a oliwka pielęgnacyjna przeciw rozstępom. Ja w ogóle nie spojrzałam na to, co to jest, tylko wiecie, tak samo wygląda. Chciałam zrobić zapas. No cóż, no będę miała balsam, no. No tak, no jest to po prostu balsam. Może pachnie tak samo. Natomiast, no mówię wam, aż mi się gorąco zrobiło. No szkoda. Szczęście, niedługo znowu lecimy do Polski, także sobie kupię. Ale co chciałam kupić? To, słuchajcie, chciałam kupić, to się nazywa oliwka taka pielęgnacyjna, właśnie z firmy Mama's Baby Dream. Ona jest dostępna w Rossmanie, jakoś tak za około 10 zł. To chyba w ogóle było na promocji, być może dlatego nie było nic innego. Pamiętam, że były tylko 3 sztuki na półce i po prostu nie było. No, no nieważne, dobra, no taki wiecie, wewnętrzny fail. Oliwka pielęgnacyjna dla kobiet w ciąży, która zapobiega rozstępom. Ona ma bardzo fajny skład, wiele olejków, ja to nakładam również na noc na włosy po prostu. Nie używam tego do ciała, tylko na włosy, to już będę używała jako balsam po prostu. Także mam nadzieję, że też będzie fajne. No cóż, oliwka na rozstępy, którą nakładam na włosy. Chciałam zrobić zapas, nie wyszło mi.
Tutaj natomiast mi wyszło olejek tak zwany śmierdziuszek, olejek z Lisany, który też możecie, on ma w ogóle nowe opakowanie, bo wcześniej mam jeszcze końcówkę ostatniego, wcześniej było po prostu inne, takie smuklejsze, troszkę wyższe. Potem wiem, że on znikł z półek, a teraz właśnie wrócił w nowym opakowaniu. To jest olejek, który możecie oczywiście używać pod prysznic. Ja tym myję pędzle i gąbki, nie ma nic lepszego, co by lepiej mi domywało gąbeczki. Naprawdę, to jest po prostu super rzecz, on tak pachnie. Dla mnie jest ok, także mam 4 sztuki. Tu już są wszystkie olejkami, także no cóż. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o takie rzeczy do ciała, to jest pianka, samoopalacz po prostu. Również już na wielu kanałach, to jest firma Bitan, zobaczcie, już na wielu jakichś tam kontach, czy na YouTubie, czy na Instagramie widziałam właśnie, że dziewczyny polecają tą piankę. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego te wszystkie pianki samoopalające są tak drogie. Natomiast to było na promocji, kosztowało chyba 52 zł, nadal bardzo dużo. Ale to nie będzie moja miłość. To nie będzie mój zastępca tej pianki, która już w ogóle kosztuje 30, chyba tam około 30 funtów z firmy Saint-Tropez. To nie będzie zastępca. Dziwna konsystencja, o wiele bardziej płynna. Tak, jest to pianka, ale ona jest taka mokra. Jak ją rozprowadziłam na ciele, ma dziwny kolor, naprawdę po prostu ma kolor taki, jakby Shrek właśnie zażył kąpieli błotnej. To się oczywiście, wiecie, w tym się chodzi kilka godzin, ja nie śpię, no bo to brudzi pościel, tylko zakładam sobie gdzieś tam w ciągu rano, tak? W ciągu dnia chodzę w czarnych ubraniach i potem po południu zmywam. Tutaj napisane niby, że najciemniejszy odcień, pianka samopalająca w jedną godzinę. Wydaje mi się, że po jednej godzinie jakbym to zmyła, to by nie było w ogóle efektu. Zmyłam, użyłam tego raz, zmyłam po 6 godzinach i... no miłości nie ma, no brzydko wygląda, niefajna już w momencie aplikacji. No nie, po prostu w porównaniu do tej Saint-Tropez to ta nie sięga tamtej do pięty. Ale idźmy dalej. Zrobiłam zapas, ponieważ skończyły mi się topy i bazy do, jak robię paznokcie hybrydowe. Teraz jak byłam, to zrobiłam wprawdzie żelowe, ale czy będę je kontynuować, to nie wiem, zobaczymy. Na pewno dopóki mi nie odrosną paznokcie całkiem, to tak, jakoś tam sobie to będę uzupełniać sama. Z firmy Semilac kupiłam bazę i kupiłam właśnie top. Ja bardzo lubię tą firmę od czasu, jak ona wyszła, jak jeszcze była taka trudno dostępna, że naprawdę można było tylko kupić w jakichś w hurtowniach kosmetycznych, czy nawet w gabinetach. To właśnie wtedy zaczęłam to kupować, a teraz już widzę, że po prostu jest w Rossmanie. Także było po prostu łatwiej kupić. I do tego wzięłam jeszcze kolor, bo ja bardzo lubię wszystkie odcienie nude, wszystkie róże, takie transparentne. I wzięłam numer po prostu 002, także będzie delikatny odcień różu, coś takiego. Przejdźmy dalej, słuchajcie, teraz kolorówka. Po prostu napadłam na szafę w Rossmanie i w Hebe, na szafy firmy Eveline i kupiłam takie kosmetyki, które bardzo, bardzo często ostatnimi czasy przewijają się na różnych kontach, jako właśnie te polecane, jako takie naprawdę perełki wśród kosmetyków. No i powiem wam, że no, nie zawiodłam się na większości z nich. Wzięłam dwa podkłady, właśnie firma Eveline. Pierwszy to jest Wonder Match, drugi to jest Better Than Perfect. Powiem wam, że oba te podkłady są naprawdę genialne. Ja już te rzeczy przyjechały ze mną 2 tygodnie temu, także no już jest to taki czas, że naprawdę mogę wydać konkretną opinię. Uwielbiam oba, naprawdę. Czy chcę zrobić makijaż taki jak dzisiaj, tak, że jest to pełny makijaż, czy jakiś makijaż wyjściowy, czy taki codzienny. Jak codzienny, to przeważnie sięgam po ten. Naprawdę fajnie, nawet nie potrzebują w ogóle pudru. Do tego kremowy, oczywiście korektor, troszkę bronzera. I naprawdę wygląda bardzo fajnie, ładnie się utrzymuje, ładnie kryje, ale nie robi takiego efektu maski. Wyciera się tylko, wiecie, jak macie maseczkę, no to tam na nosie, czy tutaj na tej linii, gdzie ta maseczka delikatnie ociera, ale jeżeli tego nie ma, to naprawdę super świeżo, naprawdę cały dzień bardzo ładnie wyglądają oba. Jestem zachwycona i bardzo, bardzo się cieszę, że je zamówiłam. Ten Wonder Match mam w odcieniu 40, natomiast Better Than Perfect to jest 0,5. Słuchajcie, mam wrażenie, że to są
ciemne podkłady, w sensie wiecie, 40, jak tam się zaczynały, nie wiem, od 10, no to na taki okres zimowy dla mnie, że jakby numerek sugeruje, że to jest ciemny, ale te poprzednie były bardzo, bardzo jasne. Jest bardzo duży wybór bardzo jasnych odcieni, tak? To jest to, co chciałam powiedzieć. I tak samo tutaj ten 05, no to też wydaje się, że to już wiecie, tak wysoko jakby w tej, na tej drabinie kolorystycznej powinien być, ale on wcale nie jest taki ciemny. Naprawdę fajna formuła, kremowe, nie jakieś za bardzo płynne. Bardzo jestem zadowolona, bardzo się cieszę, że to kupiłam. Kolejna rzecz do kompletu z tym podkładem Wonder Match, też z Eveline Wonder Match, ale słuchajcie, Creamy Concealer, czyli numer 15, odcień naturalny, korektor po prostu. Czy pod oczy, czy na jakieś niedoskonałości na twarzy. Bardzo fajny, fajny odcień, dlatego że właśnie możecie albo na twarz, albo pod oczy, tak, że pod oczami troszeczkę rozjaśnia. Super. Kolejne rzeczy. Może idźmy tak, wiecie, jakbym się malowała, tutaj poszalałam. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pudry, to jest moja miłość, bardzo lubię pudry, bardzo lubię bronzery, lubię je zmieniać, lubię mieć wybór, potem lubię właśnie podkłady, tak, a najbardziej pudry i bronzery, to jest coś takiego, wiecie, puder musi dawać wam ładny efekt, żeby ten makijaż się trzymał, żeby był taki... No po prostu, żeby został w miejscu, a bronzer dodaje życia, dodaje kształtów, także fajnie można tym jakoś zagrać, żeby sobie wykonturować twarz. No i właśnie tutaj zaszalałam z pudrami, które też już od dawna słyszałam, że są polecane. Nie jest to, chociaż może ten Eveline to jest nowość, na pewno nie, w sensie, że na pewno nie są to nowości, tak, firma Vibo, jeden jest, to jest transparentny puder utrwalający do wykonania makijażu techniką bakingu. Wszystkie są sypkie i kolejny też Vibo, bananowy, też sypki, ultra lekki, półtransparentny, one już są na rynku od lat i naprawdę dzisiaj używałam tego, bardzo fajny efekt, naturalny, nic się nie ciastkuje, nic nie jest takie ciężkie na twarzy, a fajnie przytrzymuje i jest nadal taki, w sensie przytrzymuje makijaż, ale nadal na twarzy pozostaje glow, także bardzo fajnie to wygląda. Tutaj zamówiłam puder, nie zamówiłam, tylko kupiłam puder Eveline Wonder Match. To jest bambusowy, który ma też wygładzać i matowić. I słuchajcie, on jest biały. On jest biały i mam wrażenie, że on rzeczywiście troszeczkę jakby rozjaśnia mi makijaż, tak? Więc jeżeli mam na przykład samoopalacz czy jakiś tam ciemniejszy, na przykład latem, to on może mi nie zagrać. Ale daje, jak nie jestem opalona, to jest ok, na jaśniejszy podkład po prostu nic mi nie bieli. To był puder polecany przez jedną właśnie z was, także bardzo dziękuję. Kolejna rzecz, ostatni już puder, to jest puder, słuchajcie, niby z kwasem hialuronowym, który ma piękny puszek różowy. To jest puder rozświetlający, który rzeczywiście ma... Czekajcie, bo tutaj jest napisane... Tak, on rzeczywiście ma, tak, taki efekt soft focus. On ma delikatne drobinki. I z tego co wiem, to niektórzy się boją tego efektu, tak, że wiecie, nie chcemy mieć brokatu na twarzy, ale on nie daje takiego efektu. Naprawdę daje taki zdrowy, piękny glow, fajnie skóra jest rozświetlona, naprawdę, naprawdę ładnie wygląda. No i tutaj już ostatnie dwie rzeczy, tak? Nie, gdzieś jeszcze jedna powinna być. Chowałam, bo używałam. Skusiłam się też z firmy Eveline. Nie podobały mi się te opakowania, bo widzicie, dwa tygodnie one są już takie jakby zniszczone, takie plastikowe. Nie ma to jakoś wpływu na zawartość, ale no mogłyby być troszkę ładniejsze. No ale coś za coś. Zdecydowałam się na rozświetlacz. Bardzo fajny, taki złoty odcień. Różne były oczywiście, to jest numer 01, fajny, tylko że trzeba go ładnie rozpracować na skórze, bo jeżeli go po prostu pędzlem zostawicie w jednym punkcie, no to stworzy wam taką plamę po
prostu. Można sobie zrobić nim, powiedzmy, krzywdę albo po prostu dać go za dużo w jedno miejsce. Trzeba go ładnie rozpracować, tak, rozblendować po całej tej kości policzkowej. No i tutaj ostatnia rzecz właśnie, to jest puder brązujący, też Eveline Glow & Go, numer 02, czy Makeaway. I tutaj już można sobie zrobić konkretną krzywdę. Po prostu odcień jest bardzo fajny, taki neutralny, ani za ciepły, ani za zimny. Troszkę ciemniejszy wzięłam, bo są jeszcze jaśniejsze i powiem wam, że rzeczywiście, jeżeli go sobie paćnę, to może tak zostać. Tak? Może tak zostać, w sensie trzeba chwilkę poświęcić, żeby go rzeczywiście rozpracować, żeby go ładnie rozetrzeć, żeby on fajnie wyglądał. Może niestety zostawiać plamy, tak? Także, ale jak już się go rozpracuje, to ten kolor jest naprawdę fajny, taki ożywiający, ocieplający. Jak już się uda ładnie go rozetrzeć, no to wtedy jest wszystko fajnie. Ale właśnie chciałam powiedzieć, żebyśmy miały świadomość, że można sobie zrobić nim małe kuku. Jeszcze jedna rzecz, tutaj widzę, wychyla się i woła do mnie. Kupiłam ręczniczki, tylko jedno opakowanie. Nie wiem, czy znacie też w Rossmanie ręczniczki Tami. Jeżeli chodzi o zmywanie twarzy, ja używam albo takich ręczniczków, które po prostu piorę po każdym użyciu. Tak, wieczorem po prostu używam jakichś tam olejków do rozpuszczenia makijażu, potem pianki bądź jakiegoś żelu do zmycia całkowitego i potem wycieram to. Nie używam nigdy ręcznika, już od wielu, wielu lat. Albo mam takie jednorazowe ręczniczki, albo najczęściej polecane są właśnie takie jednorazowe, których już nie pierzecie, a po prostu je wyrzucacie. Jeszcze ich nie używałam, dlatego, w sensie używałam je wcześniej, tak, ale tutaj mamy takie zamknięte opakowania, zamówiłam tylko jedno. Kupiłam tylko jedno, no bo tylko tyle było w sklepie. Nie wiem dlaczego akurat, a byłam w dwóch i nie mieli. Po prostu to dopiero przyjechało dzisiaj, także wiecie, świeżutka rzecz. Możecie używać oczywiście też takich zwykłych ręczników, żeby chodzi o to, żeby jak najmniej pocierać twarz. A te ręczniczki, jak są jakieś tam, wiecie, mają takie jakby pętelki, no to może podrażniać twarz. W tym nie powinno być takiego efektu, bo to jest 100% bawełny. Naprawdę, naprawdę już to miałam, fajnie się sprawdza. Zobaczyłam właśnie, że stało na półce i stwierdziłam, że kupię. Także jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, oprócz tych ręczniczków, bo przecież prawie zapomniałam, ale już o tym wam mówiłam, wspominałam wam w ostatnim filmie właśnie, że kupiłam też z firmy Eveline, to jest Lip Maximizer, błyszczyk w odcieniu 04 Majorka, słuchajcie, piękny, uwielbiam, naprawdę mam nawet dzisiaj na ustach, nie jest lepki, także jakoś tam, wiecie, nie przyklejają się włosy, jest naprawdę fajny, komfortowy, ma piękny odcień. Czy powiększa usta? Nie powiedziałabym, ale po prostu ładnie na nich wygląda, ma delikatne złote drobinki, ale naprawdę fajny, daje glow, ładnie wygląda, dobrze się utrzymuje długo, także super, naprawdę, jak będę następnym razem, to na pewno kupię kolejny. Także to już wszystkie rzeczy, które chciałam wam pokazać w tej pierwszej części. Naprawdę, jeżeli chodzi o szampony, no to po prostu ja jestem zakochana. Wiem, że mam już kilka takich, o których również sama mówiłam, ale po prostu tych nie znałam. Dają super efekt. Liczę na to, że efekty po jakimś czasie będą też takie same. Dam wam na pewno znać, jak to się będzie nadal u mnie sprawdzało. No tutaj troszkę smuteczek z tym Baby Dream, że nie trafiłam w oliwkę, tylko w balsam. No ale wiecie, balsamy też zużywamy, także na pewno też potrzebujemy, tak? Więc na pewno go zużyję. Wszystkie kosmetyki też bardzo fajne, także bardzo się cieszę, że mogłam je kupić w końcu, już od dawna się na to czaiłam, także w końcu mi się udało. Także moi drodzy, w czwartek zapraszam was na kolejną część, też będzie dużo różnych ciekawych rzeczy. Zapraszam do oglądania, a dzisiaj wam bardzo dziękuję, że byliście. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa!